postanowiliśmy, że odtąd będziemy się z panem prezydentem jednak inaczej kontaktować. Mamy tutaj cały zestaw najrozmaitszych pytań, które chcemy zadać. Zadamy te pytania na piśmie. Zadamy je w formie interpelacji. Nasi radni zarzucą urząd wnioskami o dostęp do różnych dokumentów typu umowy spółek, umowy, dokumentacje przetargowe, które nas interesują i co do których mamy wątpliwości. I jeżeli spotykamy się z jakąkolwiek odmową, to każdy tego typu przypadek będziemy kierowali do Najwyższej Izby Kontroli w celu sprawdzenia, nie sugerując, że podejrzewamy kogoś, że kradnie, tylko że skoro nie chce ujawnić, a jest to władza publiczna, więc widocznie ma coś do ukrycia i my jesteśmy zainteresowani co. I od dzisiaj taką metodą będziemy się posługiwali. Zobaczymy, czy pan prezydent uzna, że jest to lepsza metoda niż poświęcenie godziny czy dwóch na spotkanie się z mieszkańcami i wysłuchanie ich uwag, ich opinii, ich pytań, ich ocen jego kadencji, a nie urządzanie ustawek, gdzie on i kilku klakerów próbuje nam opowiadać o tym, w jakim raju na ziemi żyjemy i jak świetnie rozwijającym miastem jest Grudziądz. A nie próbowali państwo za pomocą radnych może jakoś komunikować się poprzez zadawanie pytań, składanie wniosków? Może w ten sposób niektóre rzeczy udałoby się z Urzędu Miasta, że tak powiem, które państwa interesują, może nie tyle wyciągnąć, co po prostu pozyskać? Próbowaliśmy oczywiście to robić, ale teraz zapewniam, że będziemy to robili intensywniej, tak? 100 razy aktywniej. 100 razy aktywniej.